państwa. Nasz wskaźnik do Anglo-Ameryki Białystok 185 km. 1444 tu z Polski, z Warszawy, Żebracznicy. Jest bardzo daleko do świata, stąd jest bardzo daleko do świata. Tutaj ludzie przyjeżdżają, uśmiechnięci, rozradowani, no pomyśleli, że tu jest jakaś cerkiew. Nie ma, że tu braci, siostry spotkają świadków Jehowy, no nie ma, no bo właśnie muszą zwiedzać Pałac Kultury Stalina i Lenina jako symbol co? Ateizmu. Przecież świadków Jehowy nie spotkasz i nie ma tu ani jednej siostry, ani jednego brata, ani jednej osoby z Biblią. Tu Biblia jest w śmietniku. Co? Jak zobaczą mohery Biblię, to dostają białej gorączki, wymiotów, kaszlenia, ziewają. No a przecież dziad nie będzie czytał nigdy Pisma Świętego, bo jest zły i zły chce być do samego końca. Wiecie państwo, jak to ludzie umierają na raka i w cierpieniu konają, to myślisz, że człowiek taki, który jest chciwy, który jest pazerny, to on zmięka? Zmięknie przed śmiercią? Coś ty chora. Weź tego Mareczka, no weź go. Niech on ci przepisze. Przyjeżdżała taka Ewka z lotniska i tak drwiła, i tak kpiła. No niech ci przepisze ten spadek. Umiera, już umiera. Lekarka powiedziała, będziesz do 5 lat. No już powiedzmy, że te 4 lata minęły, ale to niech się człowiek leczy. No ale widzicie państwo, Janek Witek spadek przepisał. Testament miał napisać, umarł z dnia na dzień. Na zawał serca. Rok temu to było w szpitalu u wojskowych i co? Zamiast mu pomóc, no to pomagaliśmy, ale zawał serca był tak silny. W kraju tutaj papieża, no ile ludzie żyją? Stara wiara, stary papież, stary tramwaj, nerwy. Nerwy w konserwy. I tylko jak nie z Ameryki, to z Zachodu ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi, bo ciągle są dobrej myśli, dobrej nadziei. A tutaj ci, co mieszkają w Warszawie, w Polsce, a to już żadnej nadziei nie mają. Teraz linia Mysia wyszła. No to tak, mówią o papieżu, o Matce Boskiej. Teraz tych złodziei, złodzieja pod krawatem znaleźli czyściciele kamienic. Ciekawy temat. Strasznie ciekawy. Ile ludziom ukradli pieniędzy? Ile możliwości zablokowali ludziom? Zapomoga, pożyczka, z mieszkania eksmitowali. Teraz każda eksmisja, każde zabranie mieszkania będzie bardzo silnie inwigilowane. Natomiast co z Hanką się stanie? Ja myślę, że jak już się wzięła linia Mysia za nią, to jej nie dadzą spokoju. Oj nie.